To prawdziwa historia z roku 1843. Katrin Seger opowiedziała ją na przełomie wieków Honor i Morrow. Przez te okna słońce lśni inaczej. Widzę moje życie ubarwione minionymi już marzeniami, pragnieniami. I najbardziej krnąbrnym na świecie marzycielem, moim bratem Johnem Segerem. Ludzie mówili, że był głupi jak but z lewej nogi, ale coś o życiu wiedział. Wiedział, że serce bez marzeń może być tak ciemne i samotne jak dom bez okien. Seven Alone. I hear it call you, how young and small you, and I must see, but the mountain was made for climbing. Let's get the climbing done. We've only begun our dream. Every sunset we leave behind us. I know. Na podstawie książki Honor i Willsey Morrow. Missouri, wiosna, rok 1842. Uważaj, gorące. Dobrze, mamo. Dziewczynki, już siódma. Katrin, wstawaj już. Ciekawe, gdzie twój brat, Matyldo? Powinien już tu być z mlekiem. Ależ on się ociąga. Johnny Seger? Nie. Na miłość boską. Co się stało, dziewczynki? Wracaj tu w tej chwili. Pomogę wam. Jest w tobie wiele dobra.
choć nie wiem, czy dożyję, by je kiedyś ujrzeć. Wsiadaj na konia, zaganiać bydło. Zrozumiano? Mogę z tobą? Jeśli będziesz cicho. Tylko mi nie marnować czasu na wygłupy. Macie tu sporo pracy. Nikt tu się nie zna na żartach. Tylko obowiązki i obowiązki. Mam dość. Chcę uciec. Nikt by za tobą nie tęsknił. Miałeś być cicho. Wielu w moim wieku już poluje. To by było skalpowanie Indian i strzelanie do bizonów. Spójrz, Francis. Jadą na zachód. Szkoda, że tata nie widzi. Jadę mu powiedzieć. Kazał ci zaganiać bydło. Zeskakuj. Kiedyś dostaniesz łupnia. Karawana. Jadą na zachód. To Marcus Whitman, Naomi. Są na czas, tak jak zapewniali. A mogliśmy jechać z nimi. Nie zaczynaj znowu. Nie ma o czym mówić. Po tylu latach nie oczekuję, że teraz mnie zrozumiesz. Pozwól mi jechać. Mnie też. Nie ma miejsca. Bo powiem tacie. Co? Że wykradłeś mu cydr. To Billy Shaw i doktor Whitman. Przemierzyć 2000 mil dziczy z rodziną? Tyle już poświęciliśmy dla tego miejsca. Nic na to nie poradzę. Każdy ma jakieś marzenia. Mamo, spójrz! Chciałabyś pojechać z wujkiem Billym, Matyldo? Dzień dobry, Billy. Dzień dobry, doktorze. Jeszcze jeden taki popis, John. Tylko mi nie mów, Billy, że ty i Sally. Przecież nie wyjechalibyśmy bez naszych sąsiadów. Towarzyszę tylko kawałek doktorowi. My jedziemy za rok. Słyszałaś? Polkowie, Argylowie, Michelsowie, wszyscy jadą za rok. Nie jest to aż tak niebezpieczne, jak mówią, pani Sager. Co roku jedzie coraz więcej kobiet i dzieci. Ciężko oprzeć się doktorowi, gdy opowiada o Oregonie i Dolinie Willamette. Wyobraź sobie, Henry, tysiące akrów żyznej gleby i kwiaty przez cały rok. Przysięgam. Chciałabym pojechać na zachód. Ja też. To prawda, że zna pan Kita Carsona? Jego i Jima Bridgera i całą resztę. Doktor Whitman z żoną prowadzą na szlaku oregońskim misję. Każdy, kto jedzie na zachód, się tam zatrzymuje. Może za rok zobaczymy tam i was. Jeśli Amerykanie nie zdobędą Oregonu, zrobią to Brytyjczycy. Do widzenia. Proszę pozdrowić panią Whitman. Kit Carson. W Oregonie można uwić sobie gniazdko.
i zaorać tyle ziemi, by na zawsze stać się częścią Ameryki. Chodźcie, dziewczynki. Damy radę przekonać jakoś mamę? Chyba tylko Bóg mógłby to zrobić. Choć czasem myślę, że i On nie dałby rady. Polerujesz te szyby dzień i noc. Któregoś dnia zetrzesz kolor. Dlatego są takie piękne. Okno mamy to moja ulubiona rzecz w domu. Już tyle razy w pochmurne dni to okno sprawiało mi radość. Pamiętam taką samą szybę w bawialni mojej babki. Najpierw polerowała ją ona, później moja matka. A teraz ja. Zakładaliśmy je w każdym naszym domu. Zastanawiam się, gdybyś musiała wybierać, wybrałabyś mnie czy okno? Ciebie też kocham. Skończyliśmy. Czas spać. Nie poczytamy Biblii? Dobrze słyszę, Johnny Sager? Nagła zmiana jak na chłopca, którego nigdy to nie interesowało. Chcesz czytać Biblię? Bo dostaniesz w dziób. Posłuchajcie brata, nim zmieni zdanie. Czytać? Kiedy będziesz gotów? Cisza, dziewczynki. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, bo mąż jest głową rodziny. Żona winna jest iść za mężem, gdziekolwiek ten pragnie. Wystarczy. Wiem, co próbujesz zrobić. Przeinaczasz wersy. To się nie uda. Ja mu nie kazałem. Słuchajcie, bo nie będę powtarzać. Nie jadę na żaden zachód. Nie wiem, dlaczego ja to wszystko zostawiam. Jak dotrzemy do Oregonu, wybuduję dla ciebie największy dom, jaki kiedykolwiek widziałaś. W okno bawialni wstawię twoją śliczną szybę. Przed domem zasadzę lilak. Założę się, że Jim Bridger i Kit Carson nie wdychali takiego kurzu. Powinienem był uciec i zostać traperem. No dalej, naprzód. Katrin? Pobiegnij na tył i sprowadź mi tu Johna do pomocy. Załóż to na siebie.
Co ty robisz? Nie twoja sprawa. Ojciec cię potrzebuje. Ja mam zagonić stado. Jest przy kępie drzew. Lepiej zagoń je blisko wozu. Musisz mi pomóc. I lepiej nie mów ojcu, że grałem w karty. Jeśli mi pomożesz, to nie powiem. Inaczej dostaniesz w dziób. Ty wałkoniu. Do koła i daj z siebie wszystko. Naomi, trzymasz konie na wodzy? Tak, pchajcie. Utrzymam je. Co się stało? Nie mogę znaleźć krów. Stado zniknęło. Billy Primrose jest przywiązany do drzewa. Mówi, że inni chłopcy grali pod wozem w karty. Proszę, daj mu się wytłumaczyć. Miał już wiele okazji. Bądź cicho, albo pożałujesz. Wystarczy. Trzeba wydostać wóz. Zajmijcie się przednim kołem. Wy też musicie pchać. A co te dzieci zdziałają? Pilnuj swoich spraw. Pchaj. Gotowi? Pchać! Moja noga. Idę. Co się stało? Biegnij po doktora Dutcha. Głupi chłopak. Gdyby nie on, nic takiego by się nie stało. Bydło zniknęło, a dziewczynka ma złamaną nogę. Złamana noga to nie wina Johna. Z powodu bydła na pewno mu przykro. Przykro? On nie wie, co to znaczy. Poczekaj, aż Henry wróci. Złoi mu skórę. Lepiej ci? Tak. Cieszę się. Pamiętaj, musisz leżeć nieruchomo. Nie wstawaj, albo do końca życia będziesz kulała. Co się stało, Katrin? Wóz przejechał jej po nodze. Jest złamana. Znalazłeś bydło? Tak. Kosztowało mnie to $10. Jak to? Bydło ukryła grupa Indian, jakieś 5 mil stąd. Billy i reszta już je przyprowadzają. Zagrzejcie kolację. Chodźmy. Leż nieruchomo. Konował z niego. Nie jeden tak mówił. Zaraz złoję ci skórę. A ty tak wyrażasz się o starszych? Nie pozwolisz mi wyjaśnić? Grabisz sobie, odkąd tylko wyjechaliśmy. Leniłeś się, byłeś nieposłuszny, płatałeś figle innym, a teraz bydło. Chodź na tu. I zdejmuj portki. Thank you.
Brudny Indianiec. Proszę pana, proszę nie strzelać. Mnie nie jest do śmiechu. Gdzie twoje ubrania? Ukradł je Indianiec. Co tu robisz sam? Pokłóciłem się z ojcem i uciekłem. No proszę, wyrósł jak dąb, a głupi jak głąb. Nie masz nawet dość wyczucia, żeby pozostać w ubraniach. Jestem już za duży, żeby ojciec mnie lał. Na jego miejscu lałbym cię od rana do wieczora, póki nie nabrałby się rozumu. Odwiozę cię. To twój wóz? Chyba na mnie czekają. Lepiej się trzymaj. Indianie jadą. Prędko, dzieci. Nie wie pan, że lepiej się nie rozdzielać? Ale żona... Nie ma czasu. Najpierw będą chcieli paktować. John, podaj mi strzelbę. Niech doktor będzie przygotowany odjechać. Ja? Kiedyś doktor, teraz woźnica. Masz siostrzyczkę. Wysyłają przywódcę na rozmowę. To jemu zapłaciłem $10. Jest pan gotowy poświęcić więcej? Nie mamy już więcej jedzenia, a osiodłanego konia nie oddam. Ja się tym zajmę. Czego chcą? Kłopotów. Ruszajcie. Strzelaj! Zaciął się.
Niech spojrzę. Wykazał się pan odwagą, panie Sager. Wszyscy cali? Dzięki temu nieznajomemu. Podziękuj chłopcu. Nie byłoby mnie tu, gdybym na niego nie wpadł. Jesteśmy panu dozgonnie wdzięczni, panie Kit Carson. To pan? To ci dopiero. Słyszałem o panu. Dokąd zmierzacie? Do Doliny Willamette w Oregonie. Niech pan jedzie z nami. Mam ważne zlecenie rządowe. Spotkamy się później na końcu szlaku. Do widzenia. Pamiętaj, co ci mówiłem, John. Słuchaj ojca. Nie znam dzielniejszego człowieka. Kim jest ten Kit Carson? Niech doktor zajmie się lepiej lekarstwami. Pomóżmy Henrymu. John? Co robisz? Nic, wszystko dobrze. Co z tobą, chłopcze? Lenisz się i żadnego z ciebie pożytku. Do obowiązków. Patrz, co wyrządziłeś ojcu. Daj mi powozić, Henry. Dam radę. Pozwól mi obejrzeć twoje ramię. Wejdź do wozu. Przez tego konowała grabię sobie u taty. Dobrze ci tak. Jeszcze się doigra. Friend,
Dobranoc wszystkim. Doktorze, muszę zostać w wozie? Mogę posiedzieć przy ognisku? Żeby noga znowu się złamała? Zostań na miejscu. Pod żadnym pozorem nie wolno jej chodzić. Jak się czuje mama z nowonarodzoną? Lepiej być nie może. Śliczna. Ramię daje ci się we znaki, Henry? Jest gorzej niż wczoraj. Czy na pewno w ranie nic nie zostało? Spójrzmy. Ten twój Urwis próbuje mnie zabić. Dzieci, nie macie czegoś do roboty przed spaniem? Powinieneś wracać tam, skąd przybyłeś, Henry. Nic go nie zawróci. Zobaczmy. Jak, doktorze? Po tygodniu nie powinno być już takie czerwone. Nie nadwyrężaj ramienia. Pozwól mi powozić. Nie potrzebujemy go. Ja mogę powozić. Chłopiec, który zasypia przy wodzach? John chce być jak Kit Carson. On? Traperem? Koń by się uśmiał. Ucieka, gubi stado, zasypia przy wodzach, nie poradziłbyś sobie we własnym ogródku. Inni czekają. Pamiętaj, Henry. Chętnie pomogę. Dlaczego pozwalasz mu tak o mnie mówić? Zobaczmy. Jeśli dobrze pamiętam, faktycznie uciekłeś i przysnąłeś. Co miałem odpowiedzieć? Podejdź, synu. Czasem myślisz, że jestem dla ciebie zbyt surowy. Robię to dla twojego dobra. To bezwzględny kraj i wymaga bezwzględnych ludzi, by uczynić go wielkim. Dokonasz tego. Ale musisz nauczyć się, pókiś młody, co znaczy być odpowiedzialnym i wiarygodnym. To w dorastaniu najważniejsze. Rozumiesz? Wracaj do obowiązków. Yeah.
Co z twoim mężem? Od ostatniej kolacji coraz z nim gorzej. Musi coś doktor zrobić. Pomóż zanieść mi go do namiotu. Na razie, chłopaki. Jest źle. Zostało nam czekać. Jeśli to zatrucie krwi, to nic nie poradzę. Dobranoc, Henry. Wyśpij się. Poczujesz się lepiej. Dziękuję za pomoc, Billy. Dobranoc. Jesteś dobrą kobietą. Zostawiłaś tak wiele, by tu przyjechać. Nie trać sił. Gdy tylko pomyślę o pięknym Oregonie, który na nas czeka. A dom, który obiecałem ci wybudować. Jeszcze to zrobisz. John. Your father. Twój ojciec. Nie poddawaj się. Walcz. Co będzie z tobą i dziećmi? Nie myśl o tym. Skup się na wyzdrowieniu. John musi mieć ojca. To dobry chłopak, ale potrzebuje rygoru. Papa! Pamiętaj, co ci mówiłem. O odpowiedzialności i byciu mężczyzną. Matka będzie cię potrzebować jak nigdy przedtem. Musisz jej pomóc. Dasz radę. Tak mówił Kit Carson. Jesteś najdzielniejszym człowiekiem. Odkąd pamiętam, ojciec chciał uprawiać ziemię w Willamette. Już nigdy tego nie zrobi. Wiesz co, Francis? Żałuję bardzo, że nie byłem dla niego lepszym synem.
Panie, do Ciebie się uciekam. Ty jesteś dla mnie skałą i twierdzą. W ręce Twoje powierzam mego ducha. Węże, spokój. Niech doktor ich wyciągnie. Co pan robi? Prędko, mamo. Co do diaska? John, wyprzęgnij konie. Doktorze Dutch. O co chodzi? Emily Polk zaraz urodzi. I trzeba się zająć tymi z czerwonką. Zbiorę ludzi i ci pomogę, John. To powinno wystarczyć. Zaraz stąd wyjdziesz, Katrin. Powinna? Oczywiście. Pomóż mi, Francis. Doktor mówił, że do diabła z nim. Przyzwyczaisz się. Pokażmy mamie. Udało się. Billy. Zatrzymajmy się, dopóki zaraza nie zelży. Już jesteśmy spóźnieni. Czerwonka nie zna kalendarza. Prawie każdy wóz jest zarażony. Nie mamy wyboru. Przekażę innym. Mamo, spójrz! Zanieś ją z powrotem, albo zostanie kaleką. Lepiej, żeby kulała, niż była cały czas w tym wozie. Prawda? Tak. Doktor wie najlepiej. Guzik, prawda? Każdy wie, że złamanie zrasta się szybciej. Gdyby doktor lepiej opiekował się ojcem, ten by jeszcze żył. Ty, durniu! Łapy precz. Teraz ja jestem głową rodziny. I ani się waż poślubić mamę. Nie pozwolę na to. Przepraszam. Chcesz, żebym go przeprosił, tak? Ani mi się śni. Mówiłem prawdę. A gdyby Francis powiedział ci, że się rządzisz, nie pilnujesz języka, co byś powiedział? Palnąłbym go w łeb. Ale to prawda. Nie pozwoliłbym, żeby dziecko tak do mnie mówiło. Tak samo czuje się doktor Dutch.
Usiądź. Chcę z tobą porozmawiać. Nie widziałam, żebyś brał na ręce Anę. Nie lubisz jej? Lubię, ale dookoła niej zawsze kręcą się inni. Teraz nie ma nikogo. Oddaję małą Anę pod twoją opiekę. Dlaczego? Twój ojciec odszedł, a mała potrzebuje opieki mężczyzny. Jesteś teraz głową rodziny. Nie wiem, jak opiekować się dzieckiem. Potrzebuje wiele miłości. Będzie dla ciebie wyjątkowa. Wiem, że sobie poradzisz i będziesz pilnował reszty dzieci. Mogę ci zaufać? Tak, mamo. Mama odchodziła. John musiał to wiedzieć. My byliśmy jeszcze dziećmi. Myśleliśmy, że jest po prostu zmęczona. Zmarła na zapalenie płuc w najciemniejszą noc, jaką kiedykolwiek widziałam. Wtedy pierwszy raz w życiu byliśmy sami. Nie zamartwiajcie się. Nie rozdzielą nas. Obiecałem to mamie. Będziemy kiedyś znowu z mamą i tatą? Skoro Bóg połączył nas tu na ziemi, to z pewnością będziemy razem w niebie. Twardy z ciebie dzieciak, John. Doprowadzisz tę gromadkę do Fort Hall? Dam radę. Ale nie z tym maleństwem. Daj mi je, Katrin. Nie. Matka dała ją mnie pod opiekę. Proszę. Nie przywłaszczę jej. Ale pamiętajcie, ona jest moja. Matka zostawiła dość pieniędzy, by odesłać was do Missouri. Zostaniecie w Fort Hall na zimę. Chodź, Matyldo, zostaniesz z ciocią Sally. Teraz ja zarządzam rodziną. Róbcie, co mówię, albo złoję wam skórę. Nie zastraszysz mnie. Bądź uczciwy, a pozwolę ci rządzić. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Chcę opisać mamę w Biblii i zmienić imię dziewczynki. Nazwę ją Henrietta Naomi. Po ojcu i matce. Przyniosę Biblię.
Ludzie, zbierzcie się. Moim zdaniem zbyt późna już pora roku, by ruszać do Oregonu. Jeśli chcecie umrzeć w Górach Błękitnych na zapalenie płuc albo z wygłodzenia, droga wolna. Lecz jeśli nie brak wam rozumu, zdecydujcie się na Kalifornię. Czy to nie młody John Sager? Pan Carson, liczyłem na to spotkanie. Dobrze pana widzieć. Jak się miewają matka i ojciec? Umarli, panie Carson. Przykro mi to słyszeć. Co teraz zamierzasz? Matka chciała zostać tu do wiosny i wrócić do St. Louis. Państwo Shaw chcą zatrzymać Matyldę i Henriettę. Nie pozwolę im. To nie w porządku. Miałem utrzymać rodzinę razem. Jedziemy więc do Oregonu i założymy domostwo. To praca dla co najmniej dwóch mężczyzn. Nadciąga zima, wozem już tam nie dotrzesz. Pojechalibyśmy konno z wujkiem Billim i resztą. Muszę go tylko przekonać, żeby pozwolił nam jechać. Pomoże pan przekonać wujka? Determinacji ci nie brak. Zaczekaj, zaraz wrócę. Ja nigdzie indziej niż do Doliny Willamette się nie wybieram. Możesz na mnie liczyć. Dobrze. Billy Shaw? Chcę z panem pomówić. Słucham. Chodzi o młodego Sagera. Pamięta go pan? Oczywiście. Młodzieńcze, twój pobyt w Fort Hall jest już uzgodniony. Żaden konował nie będzie mi doradzał. Jadę do Oregonu. Postradałeś zmysły? Co taki głupiec jak ty wie o tym kraju? Niewychowany szczeniak. Billy uważa, że postępuje zgodnie z życzeniem twojej matki. Lepiej rób, co mówi. Liczyłem, że pomoże mi pan wypełnić wolę ojca, ale jest pan jak inni. Myślisz, że nie chcę ci pomóc? Zrobiłbym to, gdybym wiedział jak. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Chyba oszalałeś, jeśli chcesz wyruszyć sam. Może, ale muszę to zrobić. Nie spotkałem nikogo bardziej upartego niż ty, Johnny Sager. Chodź ze mną, mamy do pogadania. A jeśli pan Carson zmieni zdanie? Mówił, że przyjdzie i tak będzie. Idź obudź dziewczyny. Wszystko gotowe? Tak. Ładne osły. Dostałem dobrą cenę za wasz wóz. Zapasów i pemikanu powinno wam wystarczyć. Co to takiego? Indiański przysmak. Trzeba tylko uważać na włosy. To już wszystko? Na więcej nie ma miejsca. Prawie zapomniałeś. Nie zabieramy go. Nie możesz zostawić okna mamy. Możemy je zabrać? O czym wy mówicie? Dom bez szyb? To by dopiero było. Znajdzie się na to miejsce. Nie macie nic do roboty?
Obudź się, Matyldo. Co się dzieje? Indianie, musimy się schować. Ubierz to. Przekręć się. Obudzisz cały obóz. Dookoła są Indianie. Pamiętaj, ani mrumru. Ciocia Sally też się chowa? Nie pozwól, by Billy odjechał na 2 dni drogi. Inaczej będziesz miał kłopoty. Kiedy już ich dogonisz, nie będą cię mogli odesłać. I przekaż mu, że na zimę musicie zatrzymać się w misji Whitmana. Czy to daleko? Przed Górami Błękitnymi, ostatnim odcinkiem trasy. Powiedz pani Whitman, że przysyła was Kit Carson. Zajmie się wami. Dziękuję panu za wszystko. Szkoda, że nie jedzie pan z nami. Kiedy skończę wojskowe sprawunki, odwiedzę was w Willamette. To będzie wielka przyjemność. Kiedy tam dotrę, obym wstawił ten witraż w okno domu. Nie smakuje mi ten pemikan. Jedz albo... Wiem, dostanę w dziób. Czy dziś niedziela? Tak. Ciocia Sally mówiła, że w niedzielę zawsze czytają Biblię. Sami to zrobimy. Francis, leć po Biblię. Tylko rodzicom pozwoliłbym czytać sobie Biblię. Przynieś ją, albo cię zleję. Nie. Przestań. Dobrze, pójdę. Mogę przeczytać? Ja chciałem. No dobrze. Błogosławieni, którzy litościwi są wobec dzieci i traktują ich z miłością, dobrocią i zrozumieniem. To oni nadjeżdżają. Wujek Billy. Chcę do cioci. Ciszej. Pozwolimy im wyprzedzić nas o dzień drogi i pojedziemy za nimi. Spójrz na to, John. Ciekawe, do kogo należała. Teraz jest nasza. Zaprzęgniemy w nią Silasa. Thank you.
Co teraz zrobimy? Rozbijemy obóz i zbudujemy tratwę. Do roboty, Francis. Zajmij się zapasami. Na pewno popłynie. Trzeba spróbować. Gdzie Luisa? Przed chwilą tu była. Tam jest. Co z nią? Boi się wody. To odkąd wpadła do rozlewiska przy domu. Nie mamy czasu na głupoty. Przestań zachowywać się jak dziecko. Nie. Chodź, albo dostaniesz lanie jak nigdy. Nie możesz jej zmusić, żeby się nie bała. Taka z ciebie mądrala? Sama to zrób. Nie pozwolę Johnowi cię zbić. Nie wchodź na tratwę, dopóki nie będziesz gotowa. Nigdy na nią nie wejdę. Nie ma się czego bać. Możesz zamknąć oczy, jeśli chcesz. Musimy przepłynąć tę rzekę. Nie. Biedna mama nigdy nie będzie miała swojego wymarzonego domu. Pewnie patrzy teraz z nieba i się smuci. Tato też. Zaczekaj. Rodzice naprawdę patrzą na nas z nieba? Oczywiście. Odkąd tylko umarli, prawda? Tak. Jesteśmy ich dziećmi. To nie będę się już bać. Nie puszczę jej za żadne skarby. Zaufajcie mi, a nic się nie stanie. Trzymaj je, Francis. Staram się. Trzymaj konie. Próbuję. Dłużej nie wytrzymam. Okno mamy. Uważaj.
Przepraszam, nie mogłem już wytrzymać. W porządku, dałeś z siebie wszystko. Chodźmy je znaleźć. Wy zostańcie tu i przygotujcie się do drogi. Czuwali nad nami, prawda? Kto? Rodzice. Zatrzymajmy się odpocząć. Dłużej nie dam rady. Dawno dogonilibyśmy wujka, gdybyś nie chciała ciągle odpoczywać. Ciebie nie bolą nogi. Jestem głodna. Odpocznijmy. Cicho, bo złoję wam skórę. Chyba jest chora. Mleko starej Betsy chyba jej nie służy. Spójrz! Co teraz zrobimy? Oby byli przyjaźni. Tylko tędy przejeżdżamy. Nie widzieliście naszych ludzi? Mogli tu być kilka dni temu. Będziemy wam wdzięczni, jeśli powiecie. Tego nie dostaniesz. Ucisz ją, Katrin. Jest głodna. Chyba chce ją nakarmić. Nie pozwolimy na to Indiance? Nie chcę już mleka Betsy, a oni wydają się życzliwi. Nie pozwolę im jej ukraść. Nie zrobi jej krzywdy. Rozbijmy obóz. Śliczne miejsce. Moglibyśmy zostać tu cały tydzień. Dobrze, że John pozwolił nam zostać minutę. Henrietta zostanie Indianką? Nie gadaj głupstw, Matyldo. Myślisz, żebym ją zostawił? Niepokoi mnie, że ciągle się patrzą. Powinni już ją oddać. Nie chcę, żeby została Indianką. Może nigdy już jej nie zobaczymy. Uciszcie się. Ktoś idzie.
Dziękuję. Chodźcie zobaczyć. Nikogo nie ma. Okradli nas. Zabrali konia ojca. Nie powinniśmy byli im ufać. Zostawili tylko jakieś koce. Przynajmniej zachowaliśmy skalpy. I nie wzięli okna mamy. Co zjemy na śniadanie? A skąd ja mam wiedzieć? Bo mówisz, że jesteś szefem, więc zdobądź nam jedzenie. Chcesz dostać lanie Mondralo? Nie możesz jej bić. To jedyna matka, jaką mamy. Chodź, Francis. Zobaczmy, co znajdziemy. Wy przygotujcie się do drogi. Jeśli nie dogonimy wujka Billa, będziemy mieć kłopoty. To oni, ciocia Sally i wujek Bill. Toż to John Sager z rodziną. Co to diaska, chłopcze? Próbujemy was dogonić od Fortu Hall. Wyglądacie na wygłodniałych. Nie jedliśmy od 2 dni. Daj im coś do jedzenia. Daj mi ją, John. Jak się czuje? Często płacze. Chyba jest chora. Może cieplejsze ubrania pomogą. Dam jej mleko Myry. Utonęła, przeprawiając się przez rzekę. Dlatego jedziemy tędy. Jak to? To nie wiesz, gdzie jesteś? To szlak do Kalifornii. A gdzie Billy Shaw? W drodze do Willamette. Zostawiliśmy go z doktorem Dutchem na szlaku oregońskim. Byłeś nieuważny na rozdrożu. Dziękuję za jedzenie, pani Polk. Nic mi tak nigdy nie smakowało. Staraliśmy się podjąć jakąś rozsądną decyzję. Adamie, zabieramy ich ze sobą. Nie pojedziemy z wami. Ruszamy do Oregonu. Nie bądź głupi. Musiałbyś cofnąć się 20 mil. Nie dogonisz Shawów. Chcę zostać z panią Polk. Ja też. Nie chcecie przejąć gospodarstwa ojca? Indianie ukradli nam zapasy. Kupię od was trochę za zegarek ojca. Nie zostało nam wiele, ale damy wam ile możemy. Zatrzymaj zegarek. Chyba nie pozwolisz im tak odejść. Oddaj im małą, Emily. Nie będziemy was dłużej wstrzymywać.
Chodźcie, dzieciaki. Przed nami długa droga. Szlak białych jest długi. Indiański jest szybszy. Zna pan skrót do Oregonu? Przez górę. John i Indianin myśleli, że wiedzą, co robią. Dla mnie zostawienie Polków było wielką głupotą. Gdyby ktoś zapytał mnie, jakie mamy szanse wpaść na wujka Billa, powiedziałabym, że żadne. Z Henrietą chyba gorzej. Bądźmy ostrożni, bo zgubimy białego łosia. Jest daleko przed nami. Hej, ty szaleńcu, stój! Mamy chorą dziewczynkę. Zwolnisz? Białe dzieci, wolne jak żółwie. Nie dogonimy Billego. Masz szybszego konia. Jedź i przekaż im, żeby czekali. Najpierw daj mi zegarek ojca. Nie, miałeś zawieźć nas do Shawów. Trzymaj. Ale trzymaj się umowy. Nie ucieknij. Pospiesz się. To wujek z ciocią. Czuję to. Dlaczego biały łoś nie wrócił? Chcę do cioci Sally. Czekajcie. Coś jest nie tak. John Sager? Nie wchodź. Zarazisz się czerwonką. Dziecko jest chore. Myślałem, że nam pomożecie. Wiemy, John. Biały łoś tu był. Pojechał do misji Whitmana sprowadzić pomoc. To teren Cayusów. Mówił, że tak daleko się nie zapuści. Że oskalpowaliby Utę. Mówił, że doktor Whitman pomoże chorej i żebyście tu zaczekali. Nie za szybko, Katrin. Skąd masz to mięso? Naszego osła zabiły wilki. Zupy wystarczy na tydzień. Drewna też. Jesteście gotowe? Nie chcemy jechać. Chcemy zostać z ciocią Sally. Prosimy. Nie chcę więcej tego słuchać. Trzeba ruszać. Biały łoś kazał tu czekać, póki nie sprowadzi pomocy. Do tego czasu Henrietta umrze. Jeśli wytrzyma drogę do pani Whitman, może się uratuje. Inaczej umrze. Obiecałem mamie. Masz rację. Dziecku potrzeba domu i opieki kobiety. Jeśli wyjedziesz im naprzeciw, będziesz bliżej.
by going on to meet the rescue party, you'll be that much closer. Upewnimy się, żeby pomoc przyjechała. Dziękuję. Wtedy tego nie wiedzieliśmy, ale to, czego John obawiał się najbardziej, patrzyło mu wprost w twarz. Zima. A im zimniej się robiło, tym bardziej nas poganiał. Ślady białego łosia. Puść Betsy i Silasa do wypasu. Zbiorę opał i rozpalę wielki ogień. Stajemy odpocząć? Tak myślę. Doktor Whitman łatwo nas znajdzie. Skąd wiesz? Biały łoś. Będę spała cały dzień w słońcu. Może już nigdy nie będzie mi zimno. Mam już dość jedzenia Hiramu. Henrietta się uśmiecha. John, Henrietta się uśmiecha. Wyglądasz na zasmuconego. Musimy ruszać dalej, ale... Cisza, wszyscy. Jeszcze słowo, a was zleje. Francis, załaduj osła. Nigdzie nie jadę. Co? Zostaję tu do rana. Jechaliśmy pół nocy i pół dnia. Nie mam już siły. I mam dość tego, że się rządzisz. Pakuj rzeczy, albo dostaniesz lanie. Mnie też zbij. Nigdzie nie jadę. I ja też. Dobrze? Jadę bez was. Nie zostawiaj nas, więc ruszajmy. Płacz nie wróci mu życia. Weźcie się w garść. Musimy iść, albo zamarzniemy na śmierć. Przestań nas tak popędzać. Znalazłem białego łosia. Martwego, ze zdjętym skalpem. Nie dojechał do Whitmanów. Jeśli chcemy ich zobaczyć, musimy jechać, dopóki ja tak mówię. Henrietta nie ruszyła się od ostatniego postoju. Co jeszcze zostawimy za nami?
Musimy iść naprzód. Nie mam siły. Zatrzymajcie się. Jeszcze kawałek. Musimy iść. Proszę. Jestem zmęczona, bo zamarzniemy. Wracajcie tu. Wszystko będzie dobrze. Teraz ty dowodzisz. Panie, pomóż mi. Wiedziałem, że jeśli do was dotrzemy, to ją uratujecie. Nie pozwólcie jej umrzeć. Wyjdzie z tego, John. Jak się czujesz, chłopcze? Lepiej. Co z Henrietą? Sam zobacz. Dziękuję pani za pomoc. Czy to nie urocze miejsce? Pani Whitman mówi, że możemy zostać tak długo, jak chcemy. Zapomnieliście o marzeniu ojca? Jak tylko przyjdzie wiosna, ruszamy w drogę do gospodarstwa. Te maleństwa potrzebują domu i matki. Ma rację, John. A jeśli pan Carson ustali dla was z rządem prawo do ziemi? Może pan? Tak. I mam dla was idealne miejsce. Piękne. Setki akrów zielonych aż po sam horyzont.
Ojciec byłby z ciebie dumny, gdybyś założył tam dom. Jest tam łąka? Co masz na myśli? Miejsce, by postawić dom, o którym marzyła mama. Obietnicą Johna była ta dolina, ukryta za wysokimi drzewami, porośnięta zieloną trawą. Piękna jak marzenia, które żyły w naszych sercach i sercach tych, którzy zostali za nami. How young and small you and I must seem. But the mountain was made for climbing. Let's get the climbing done. We've only begun our dream. Every sunset we leave behind us, I know we'll find us closer to the day when we'll find the hope that's waiting. Our home is a dream, but only